ja. Idzie bałwan. Idzie kalendarz z bałwankiem. Ach, ojej, ktoś tu złapał bałwanka. I co teraz? Otwieramy. Wiki otwiera. Hop. Nie ma. Ojejku, nie ma, nie ma. Musimy znaleźć 22 dzień grudnia. Niesamowite, że jest 22 grudnia. Na pierwszy rzut oka powiedziałabym, że go nie ma, ale mama widzi. To jest piąteczka. Tu mama znalazła. 22. Witka otwiera. Czy to znowu wykrojniki? O! Stempelek! Malutki. Proszę, moje dziecko nabiera wprawy. Tak, dobrze, brawo. Pokaż tutaj. I znowu to samo. Pokażemy. No. No, to jest już otwarte, puste. Tu, pokaż motylka. I jak ja to mam pokazać? Pokaż tu motylka. Zapewniam was, tutaj, mama ci odda zaraz, zobacz. Jest motylek. Toriano, pokażemy. A to dopiero będzie, no pojutrze. Nie wierzę, już będzie. Pojutrze, daj motylka. Schowałaś tu, tak. Wiktoria schowała motylka do dużego okienka. A teraz pokażemy, co tu jest. Ach, motylek. Taki. O, no to widzieliście motylka, a ja coś z nim zrobię. Ja bym go postemplowała. Nie, no proste rzeczy zrobię, albo zrobię coś z jutrem. Zobaczymy, co jutro będzie, 23. No to dobrze, to pozdrawiamy was. Pa, pa. Będzie papa? O, matko. Aha, dobrze, myślałam, że dziecko chce tu wyciągnąć. Papa! Idziemy, dwa ostatnie dni kalendarza. Wikusia, otwieramy, mamy zaległości. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. 16, mama, mamy, Wiktoria, dwa ostatnie zaległe dni. 23, to było wczoraj. No, podnosisz, tu. 23 otwieram. Tak? O nie, jeszcze mniejszy wykrojnik, chcą mnie wykończyć. Pokaż, co tu. O! Pokaż, mamusi, co to jest? No bo znowu się będziemy boksować. I to ja otworzymy drugie okienko, a ja wam pokażę, co to jest. No to jest. Idzie znowu ku wiośnie, ale to za chwilę. Dobra, otwieramy jeszcze 24. Dzisiaj Wigilia. Otwórz, Wikunie, tu. No hop. I otwieramy drugie. A ja jak odzyskam materiał, wykrojnik. O, jaki śliczny. O, to wam pokażę. No dwa śliczne wykrojniki, chociaż jeden jest taki malutki. Ja wiecie, tak te malutkie wykrojniki. Dobra, odzyskam i wam wrzucę. Mogę pokazać? No to nie muszę ciąć. To jest piękny, co to jest, dmuchawiec? No taka ta roślinka, widzicie, o, jaki ładny. Ja to potem wytnę i wam pokażę. I udało się i Wiktoria mi oddała. To jest, moi drodzy, biedronka. Posłuchajcie, to banieczka, ale biedronka. Czyli konsekwentnie od tam któregoś w kalendarzu idziemy w stronę wiosny, tak, wiosennie. I to będzie biedronka maleńka. Kurczę. I znowu, aha, baza i na to, no śliczne to pewnie będzie. Ale... Ksio, co ty robisz? Teraz nic, tak? Nie. No dobra, no nic, to dziecko się bawi długopisem. Wypisuje mi pisaki, po dywanie, po różnych rzeczach, fajnie. Ale jest w każdym razie i tak wesoło. Już jestem z wyciętymi wykrojnikami, skrapkami. Zobaczcie, to jest ta roślina piękna, taka ładnie wygląda, sucha na łące, jak jest.
A to jest biedroneczka. No zobaczcie, no przeurocza. Jest to maleńki wykrojniczek. On ma, ile on ma cent? On ma, słuchajcie, ja wam zmierzę, zobaczcie. Z różkami ma niecałe 2 cm. Ktoś mi kopie w statyw. Także to jest biedroneczka śliczna. Trzeba skleić, są te dwie części. A ja wam chciałam życzyć, kochani, spokojnych świąt, takiego czasu, żeby spędzić z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami, z którymi się nie widzieliście dawno. I co? No i żeby to był dobry czas dla was. Kreatywny albo leniwy, w zależności jak macie zapotrzebowanie i ochotę. I tego wam życzymy. Ja już znikam, bo Wikusia tu wymaga swoich zadań. O, pozdrawiam was. Pa, pa. A, Krzysztof.